Witam serdecznie wszystkich hodowców. Kilka dni po ukazaniu się filmiku o sponsorach i za to bardzo dziękuję, pojawiają się ciągle nowi sponsorzy naszego święta hodowców gołębi pocztowych, które odbędzie się 23 listopada w szybie Galerii Wilson w Katowicach. Chcemy też te informacje tak powoli dawkować, bo naprawdę są to osoby o gołębich sercach, które chcą z nami być, grać w jednej drużynie dla dzieci podopiecznych Fundacji Kuby Błaszczykowskiego Ludzki Gest. I chciałbym o nich, tych nowych sponsorach kilku, już teraz na filmie wspomnieć. Owszem, wcześniej już chęć pomocy i ufundowania w sumie bardzo niezwykłej nagrody zgodził się to zrobić Jan Bocheńczak, który nam dobrze jest znany, WGG WOMT, nie trzeba przedstawiać, bo te zawody odbywają się w naszym kraju już ładnych parę lat i to z powodzeniem. Powiedział, że ufunduje niewielkich rozmiarów gołębnik, niemniej jednak będzie to taki gołębnik wart około 6-7 tysięcy, także dla początkującego hodowcy albo gołębnik jako gołębnik rozchłodowy też jest taka alternatywa, że byłaby to jakaś altanka ogrodowa, jeżeli wylosuje tę nagrodę ktoś, kto nie jest hodowcą gołębi. Niemniej jednak jest to naprawdę wartościowa nagroda i podobną nagrodę chcę ufundować w ramach naszego konkursu z nagrodami loterii. Mirosław Mieczkowski ze Słupska, też budowniczy gołębników w Polsce, też podobnych rozmiarów, około 5 metrów gołębnik, podobnej wartości 6-7 tysięcy. To są też tak wartościowe i cenne nagrody, że będą osobne filmy zarówno kolegi Janka, jak i kolegi Mirka i sami o tych nagrodach powiedzą. Także zgłosiła się do nas firma Puritan Polska Krzysztofa Pawelca i pani Sabina Modrzejewska, która te produkty rozprowadza. Również w ramach loterii będzie można wygrać te właśnie produkty. Zadzwonił także kolega, dobrze nam znany, kolega Wiesił Młot, który także chciałby oprócz Super Gołębia podarować voucher na zestaw meblowy. Dziękuję za wpłaty, które już wpłynęły na rzecz tego święta. Obiecuję, że co do złotówki będą dobrze wykorzystane na cel święta i na pomoc podopiecznym Fundacji Ludzki Gest. Na koniec chcę wspomnieć jeszcze, że takim gościem specjalnym naszego święta w ramach nie tylko forum dyskusyjnego, ale spotkania z hodowcami z Polski będzie światowej sławy hodowca Günter Prange. Tak się składa, że razem z Gerardem Kopmanem otwarli niedawno w Polsce stację hodowlaną gołębi. O niej też więcej powiemy, bo ta stacja też będzie z nami i jest z nami w ramach święta hodowców gołębi pocztowych, by pomagać dzieciakom potrzebującym, podopiecznym Fundacji Ludzki Gest. Zachęcam do tego, aby się wybrać na to święto, bo będzie naprawdę z wielkim rozmachem, by też spotkać się przy biesiadnym stole i zachęcam dalej tych, którzy by chcieli nas pomóc w organizacji do wpłacania pieniędzy czy oferowania różnego rodzaju nagród w ramach konkursu z nagrodami. Dziękuję bardzo za uwagę.